Kontrola dowodzi, że stacje bazowe z antenami telefonii komórkowej funkcjonują w miastach bez należytej kontroli ich oddziaływania na mieszkańców. Winne są temu niejasne przepisy, które sprzyjają powstawaniu mechanizmów korupcyjnych i dokonywaniu nierzetelnych pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego wokół tych stacji. Kontrolerzy ujawnili, że przepisy nie gwarantują odpowiedniego badania wpływu zabudowanych stacji na zdrowie i warunki życia mieszkańców, nawet w sytuacji wielokrotnego zwiększenia mocy nadawanego sygnału. Brak precyzyjnych, jednoznacznych przepisów powodował, że organy administracji nie badały oddziaływania stacji na sąsiednie nieruchomości, ani w przypadku zwiększenia liczby zainstalowanych anten, ani w przypadkach znacznego zwiększenia ich mocy, nawet jeśli ta moc wzrastała o ponad 800%. W tej sytuacji Najwyższa Izba Kontroli pilnie wnioskuje o podjęcie inicjatywy. Bye.